Method Mania Sub-Zero to 5 smaków. Oczywiście są to dumbbellsy i są one w wymiarze 10 mm. Sub-Zero oznacza to, że są posiadają neutralną wyporność i są to, tak potocznie też zwane, waftersy, więc po dobraniu odpowiedniego haczyka przynęta będzie lekko unosiła się nad dnem. Tak jak mówiłem, mamy 5 smaków. Jest to ultrawiolet, freaky shrimp, pinky, green ghost i yellow spin. Dwoma najbardziej popularnymi smakami są na pewno green ghost i pinky boy. Wielu wędkarzy już wcześniej łowiło na te przynęty i naprawdę efekty są bardzo dobre. Są to dosyć duże przynęty, bo są one 10 mm, więc na pewno jeżeli chcecie się nastawiać na duże ryby, duże karpie, to zdecydowanie te przynęty Wam to pomogą. Są łatwe do zassania, posiadają atrakcyjny zapach, naprawdę pachną bardzo intensywnie i są do wyboru w pięciu różnych smakach. Są śmierdzące, są też słodkie, tak jak na przykład Pinky Boy jest słodki, Green Ghost to już jest bardziej śmierdzący zapach. Do tego Green Ghost jeszcze smuży. Jako jedyna przynęta z całej tej serii jest smużący, więc też taka ciekawa rzecz, że dodatkowo tą rybę bardziej skusić, prawda? W te dni, kiedy na przykład słabo żerują, fajnie jest wrzucić takiego green ghosta. On trochę tam zrobi zamieszania w wodzie i jakieś karpie będą na pewno na to brały, na pewno się skuszą. To jest seria Sub-Zero, czyli neutralna wyporność waftersy. Method Mania ma też w swojej ofercie pop-upy w tych samych smakach. Ja tutaj ich nie mam ze sobą. Dzisiaj pokazać właśnie te 10-milimetrowe waftersy. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Zapraszam do sprawdzenia tych przynęt na naszej stronie. Naprawdę fajne. Czy do rekreacyjnego wędkowania, czy tak samo na zawody. Chcecie wyselekcjonować większe sztuki, ale też niekoniecznie te średnie karpie. Chcecie mieć fajne, skuteczne przynęty. Zapraszam do sprawdzenia na naszej stronie. Oczywiście link będzie w opisie. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Na razie.